Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej Piotr Gliński 29 czerwca odwiedził Bazylikę Metropolitalną we Lwowie. Podczas swojej wizyty Piotr Gliński spotkał się z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim, księdzem prałatem Janem Niklem, proboszczem katedry, a także z panią konsul Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie Elizą Dzwonkiewicz. Podczas swojej wizyty do Lwowa Piotr Gliński miał także okazję obejrzeć przebieg prac konserwatorskich dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz zostawił wpis pamiątkowy w księdze gości Katedry Lwowskiej. No i tutaj jest taka wielka prośba, że...